Kampania, kampania, kampania. Politycy zaglądają na przeróżne bazarki, dożynki, zaczepiają wyborców z ulotkami, nie tylko, wyskakują z billboardów i spotów. Taki to urok na 33 dni przed wyborami parlamentarnymi być inaczej nie może. Teraz porozmawiamy z Agnieszką Ścigaj i Małgorzatą Wypych. Skład niezmiennie bardzo kompetentny i bardzo dobry. Porozmawiamy o tym, jak trudno spamiętać czasem własny program. Na początek troszkę długi, ale jednak polecam zobaczenie materiału Macieja Zemły, naszego reportera. Później wrócimy do studia i sprawdzimy, czy nasi goście również znają programy własnych ugrupowań. Zna pan szóstkę Schetyny? No z grubsza tak. Z grubsza, tam jest 6 punktów, proszę. Primo. No jest cała sfera obyczajowa, jest zdrowie, jest sfera demokracja. No sfera obyczajowa, czyli to, o czym przed chwilą rozmawialiśmy, czyli związki partnerskie. Tak, związki partnerskie. Ale dobra. Druga rzecz to jest zdrowie. Dwa. Demokracja. Jaka demokracja? Gdzie ma pan demokrację? No mówię o tej sferze sądownictwa. No dobrze, samorządy, rządy prawa. Dobrze, no dobrze. Nie pamiętam w tej chwili. Piąty punkt. W piątym punkcie powiedziałbym o tym wszystkim, co o służbie zdrowia bym jeszcze... To było w trzecim punkcie. No tak. Prosiłabym, żeby pan jednak wymienił te 6 punktów w szóstce Schetyny. Tak. Chodzi o naprawienie tego, co było złe, jeśli chodzi o sprawy związane z prawem, czyli z Trybunałem, z wymiarem sprawiedliwości. To są sprawy zdrowotne, to są sprawy dla seniorów, to są sprawy związane także z ekologią. Ale tak punkt po punkcie, że pierwsze to jest rzeczywiście... A ja nie jestem od tego, żeby punkt po punkcie... Kilku liderów i kilku polityków z państwa formacji miało problem z wymienieniem szóstki Schetyny. Dlaczego były te problemy? Pan żartuje, ale najpierw ja też krótko. Obiecał pan, że nie wytnie pan ani jednego słowa. Cieszę się, bo na pana twarzy widzę radość i energię. Pan przekonał się do tego, o czym mówiła pani marszałek Małgorzata Kidawa-Błońska, bo to jest to. Dziennikarze, nie szukajcie dziury w całym. To nie chodzi o to, czy ktoś powie i wymieni kolejno szóstkę czy siódemkę. Chodzi o program. I na to niech pan zwraca uwagę. I niech pan szanuje, nawet jak ma pan inne poglądy i pracuje pan w tej oto stacji, niech pan szanuje właśnie i docenia, że ktoś potrafi wznieść się ponad partyjne interesy i mówi to do wszystkich Polaków. A panu bardzo dziękuję, cieszę się, bo jest pan już zwolennikiem Koalicji Obywatelskiej. Wie pan co, ja myślę, że wszyscy doskonale znamy szóstkę Schetyny. To po prostu czasami jest tak, że jak na żywo i na szybko odpowiadamy, to bardzo często też jeszcze mamy jakieś swoje, że tak powiem, skojarzenia pewnych nazw. Więc ja jestem spokojna za znajomość polityków Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej, programu Twoja Polska. Jutro może być lepsze i tak będzie. No dobrze, to materiał Macieja Zemły i próby przypomnienia sobie polityków Platformy, co było w sześciopaku, a panie z ręką na sercu pamiętają, co było w chatciku Kaczyńskiego, co jest w tym dealu PSL-u i Kukiz 15, czy też trzeba byłoby jednak sięgnąć do dokumentów? Może to niepotrzebne takie gierki ze strony dziennikarzy, którzy próbują czasem złapać się za język polityków. Nie, ja myślę, że to jest taka pułapka, w którą sami politycy się wpędzają, czyli robienia sobie właśnie show z postulatów programowych, wprowadzania ich do jakichś takich punktów, paków, nie paków, hat-tricków. Natomiast wiadomo, że nigdy tak nie jest, że pewne z rozwiązania prawne, zresztą patrząc na to pani poseł, jak głosujemy, rozwiązanie konkretne prawne to jest kilkaset stron ustawy i sprowadzenie tego do jednego hasła bardzo często właśnie rodzi takie, a nie inne głupoty, przepraszam za kolokwializm, więc warto czasem się pochylić, merytorycznie tłumaczyć, o co nam chodzi, chociaż ja wiem, że media rządzą się swoimi prawami, bardzo często w tych mediach właśnie trzeba szybko powiedzieć, ale to jest właśnie, dziennikarze dokładnie łapią polityków na tym, co oni sami serwują dziennikarzom, więc ja znam oczywiście bardzo dobrze porozumienie, mogę wypowiedzieć w szczegółach, mogłabym tu półtorej godziny o nim opowiadać, albo jeszcze dłużej. I znam też program Kukiz 15, z którym szliśmy od samego początku i on się nie zmienił, nasza strategia, nie zmienialiśmy. I to jest też może ten problem, tak, że Platforma Obywatelska tak co wybory ma jakieś nowe paki i nowe hasła, no i to normalnie, że człowiek sobie zapomina kolejność czy jakieś inne elementy. I pani poseł, bo ma pani oczywiście rację, nie da się opowiedzieć w kampanii wyborczej o projekcie ustawy, który ma czasami 30, 40 czy 50 stron, a diabeł często tkwi w szczegółach, zgoda, ale jednak no pewne hasła to od zawsze taka domena kampanii wyborczej. Był podział na Polskę liberalną i solidarną, było tak. Nie róbmy polityki, budujmy szkoły, dzisiaj mamy te wszystkie sześciopaki, hat-triki i tak dalej. No właśnie, ale to jest już zejście do poziomu takiego maksimum zero, czyli hat-trick,
PAK i te inne rzeczy, kiedy już naprawdę nie sprowadza się choćby nawet do takich podstawowych, jednozdaniowych sformułowań, tylko jest jakiś haseł, który gdzieś tam... No to pani poseł, w takim telegraficznym skrócie, na czym zależy najbardziej Koalicji Polskiej, czyli sojuszowi PSL i Kukiz15? Mamy trzy bloki w porozumieniu wspólnym. Pierwszy to jest blok gospodarczy, w którym mamy dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców w 20-letnim okresie składkowym, emerytura bez podatku, to są takie kluczowe rzeczy, pakiet obywatelski, gdzie są te punkty z naszej strategii dla nas ważne, które PSL przyjęło jak referendum z 30-procentowym progiem, czy zmiana ordynacji wyborczej, czyli tak, żeby każdy obywatel miał bierne prawo wyborcze, my mu to przywrócić. No i trzeci, antykorupcyjny, bardzo ważny, to co dolega polskiej polityce, ustawa antysitwowa i ustawa antykorupcyjna, które już są złożone w Sejmie. A jeśli chodzi o te gospodarcze, macie to wyliczone, wiecie, ile to będzie kosztować? Tak, dokładnie mamy wyliczone, mało tego, mam wyliczone, to mamy wskazane zawsze źródło finansowania. No i skąd wziąć te pieniądze? Powiedzieć. Pewnie idące miliardy złotych. Możemy zacząć od tego dobrowolnego ZUS-u, który proponujemy przedsiębiorcom. Policzyliśmy, że to jest około 5 miliardów złotych. Między to jest tyle, ile w ZUS-ie w tej chwili zalegają mali i średni przedsiębiorcy, bo to mniej więcej taki sam poziom długu dla ZUS-u. To jest tyle rocznie. Wskazywaliśmy, ja na samym początku przygotowaną potężną reformę urzędów pracy i połączenia systemów pomocy społecznej, gdzie te 5 miliardów można byłoby znaleźć oszczędności. I jeszcze szczególnie w przypadku, kiedy nie mamy bezrobocia, praktycznie jest ono zerowe, a są dwa odrębne systemy, które powielają pewne działania urzędnicze, bo mamy system pomocy społecznej i system urzędów pracy. Na już trzeba to zreformować. Tam jest 12 miliardów z funduszu pracy i to jest ten element, w którym moglibyśmy połączyć właśnie rynek pracy z ZUS-em. Mówimy o na przykład emeryturach i podatkach. To jest około 30 miliardów, między 25. Bardzo duże pieniądze. Tak, to są bardzo duże pieniądze, rzeczywiście, ale to są pieniądze, które i tak budżet państwa na przykład dokłada z podatków do ZUS-u, do systemu ZUS-owskiego. Ale wskazywaliśmy tutaj konkretne źródła, szczególnie związane z ograniczeniem administracji. No, na pewno fundusze celowe od funduszy po promocję i sportu i rekreację i jakieś inne fundusze, które no każdy z nich ma swoją administrację, swoją biurokrację, jest ich chyba wtedy teraz tych 20 parę, nowych 16 urzędów, które przez te 4 lata powstały. Właśnie te reformy instytucjonalne i urzędowe, to są te rzeczy, które proponujemy w dalszej jakby perspektywie, więc konkretnie podoba nam się to porozumienie, bo ono oczywiście od razu zawiera konkretne rozwiązania i pieniądze, gdzie są, no to nie takie hasłowe, że tam zabierzemy jakieś tam loty pana marszałka Kuchcińskiego, tylko konkretne reformy. Państwo po 30 latach nie tylko wymaga transferów do ludzi pieniędzy, słusznych, ale przede wszystkim reform instytucjonalnych, które dla przyszłych pokoleń zostawią sprawne państwo. Pani poseł, ten hat-trick, te trzy propozycje, o których mówił prezes Kaczyński w Lublinie, mają też przygotowania właśnie takie systemowe, finansowe, poduszki, które sprawią, że no nie będzie to pod tytułem zastaw się, a postaw się, że zrobimy wszystko, dojdziemy do tych 4000 pensji minimalnej, ale będą leżały przy okazji 3-4 inne dziedziny życia. Znaczy, wydaje mi się, że panie redaktorze, należy powiedzieć, że oprócz tego hat-tricku jest kilka innych jeszcze punktów związanych właśnie z naszym programem. Rzeczywiście to są najważniejsze rzeczy, one są podkreślane, bo one są jak gdyby też najbliżej ludzi. Ale kwestia na przykład programu Dostępność Plus. No w naszym przypadku ze wszystkimi tymi rozwiązaniami, to zresztą pani poseł tutaj powiedziała, że nasze ugrupowanie Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica ma to, że to, co obecnie proponujemy, są rozwiązania albo pogłębiające, albo idące dalej od tych, które były przez te 4 lata. Jeżeli chodzi o kwestie tych emerytur, podwyższenia emerytury, 14 emerytury, czyli objęcia nią tych emerytów, którzy mają poniżej 120% tej podstawowej. Kwestia dotycząca szkolnictwa, jak gdyby tutaj funduszu, ale rzeczywiście te środki mają być. Kwestia służby zdrowia, również sprawa, którą na pewno będziemy się zajmować w następnej kadencji. Stworzenie możliwości na przykład asystentów medycznych, czyli osób, które będą bliżej ludzi.
kwestie dotyczące połączeń czy kolejowych, czy również obwodnic, bo tak jak powiedziane jest, że rzeczywiście paradoksalnie, jak będzie obwodnica, więcej osób będzie jeździło. Rzeczywiście tak jest, bo jesteśmy jednak przyzwyczajeni do tego, żeby sprawnie i spokojnie dojechać, a nie na przykład właśnie stać w korkach. Te obwodnice to z kolei też odciążenie miast od ruchu na przykład tranzytowego. Kwestia zwiększenia o kolejne setne procent PKB na armię, na uzbrojenie. To są też jakby to wszystko wystarczy pieniędzy, pani poseł? Bo to są piękne plany, ale... Wszyscy mówili, że na 500+ też nie wystarczy pieniędzy. Pieniądze są na 300+ również, na 13. emeryturę, którą biorą wszyscy Polacy. Załatana przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, ale drugiej takiej luki do załatania no nie ma, na taką skalę. Ja myślę, że jest jeszcze kilka obszarów, gdzie można uszczelniać przepływ tych pieniędzy publicznych. Między innymi właśnie kwestia, czy służb skarbowych, bo to też jak gdyby zaczęliśmy. Ze wszystkim jesteśmy w procesie, natomiast to, że doszliśmy do zrównoważonego budżetu, jednak pokazuje, że w pewien sposób zaczyna to się samo napędzać. Tak jak ja jeszcze raz powtórzę, to są wszystko naczynia połączone i tak naprawdę wszyscy powinniśmy dążyć do tego, ażeby nam jako Polakom się dobrze żyło, żebyśmy żyli na poziomie europejskim, a może nawet wyższym. To jest jak gdyby też kwestia rolnictwa, które do tej pory ze strony Europy tak, a nie inaczej jednak było traktowane. I dopiero nasze wyraźne sygnały, że tak nie powinno być, spowodowały, że ta tendencja się zmieniła. Że jesteśmy narodem, który nie ma się czego wstydzić. Jesteśmy narodem, który ktoś przeprosił, jeżeli chodzi właśnie o 1 września Wieluń. No, wydaje mi się, że to historyczne wydarzenie. Kwestia tego, co niedawno mieliśmy, jeszcze będziemy mieli najprawdopodobniej w listopadzie okrągły stół z Niemcami dotyczący języka polskiego. To wielu osobom może się to jak gdyby wydawać czymś bardzo oczywistym, ale nie jest oczywiste. Nauka języka polskiego poza granicami Polski jest bardzo istotna. Do tego też jak gdyby dążymy. I kwestia szkolnictwa. To, co udało nam się osiągnąć, to właśnie porozumienie z częścią związków zawodowych. Zobaczymy. Zostało nam jeszcze kilka chwil. Na koniec, na podsumowanie naszej dyskusji poprosiłbym o taki nieoczywisty dość trik w kampanii wyborczej, skoro o tych trikach mowa, czyli o pochwalenie przynajmniej części postulatów ze strony przeciwnej. Pani poseł, czy widzi pani w tej wersji, czy tej kreślonej wizji przez pana prezesa państwa dobrobytu, polskiego państwa dobrobytu, jakieś obszary, w których powinny być one zagospodarowane i poparte ponad podziałami partyjnymi? Znaczy, z całą pewnością z mojej strony i myślę, że ze strony całego porozumienia PSL-em zawsze były te postulaty społeczne, takie, które są szczególnie wkierowane w politykę aktywizującą społeczną, czyli związane z polityką prorodzinną, 500+, które jest to dobry postulat, tak? I nigdy tego nie ukrywaliśmy. Tak samo, jeżeli pojawiają się tam jakieś elementy związane z obniżaniem jakichś podatków, to oczywiście nigdy tutaj nie było problemu i zawsze głosowaliśmy. Zresztą bardzo często przez różne drugą stronę byśmy ganieni, że głosujemy tak jak Prawo i Sprawiedliwość, ale zawsze podkreślaliśmy, że my i taką chcemy też być opozycją cały czas, że za dobrymi rozwiązaniami będziemy głosować. Natomiast jeżeli będziemy mieć wpływ na władzę, to na pewno Prawo i Sprawiedliwość będziemy wskazywać jeszcze lepsze rozwiązania, które są w naszym porozumieniu. Pani poseł, z tego szeregu postulatów ruchu Kukiz 15 i dzisiaj Polskiego Stronnictwa Ludowego, widzi pani jakieś obszary, które, no, nad którymi Prawo i Sprawiedliwość powinno się pochylić, jak choćby ta emerytura bez podatku, jak choćby ten dzień referendalny, o którym kiedyś Paweł Kukiz mówił, czy choćby stworzenie możliwości odwołania posła w trakcie jego kadencji? Znaczy, myślę, że jeżeli chodzi o kwestie dotyczące regulaminu Sejmu i Senatu, to na pewno, zresztą tak jak pokazało to 4 lata, rzeczywiście była możliwość znajdowania wspólnych rozwiązań i głosowania za dobrymi posunięciami. Myślę, że kwestia dotycząca właśnie tych przedsiębiorców i jak gdyby tutaj myślenia zarówno rynkiem pracownika, jak i również pracodawcy. I
mam nadzieję, że nasze rozwiązania dotyczące ZUS-u, czyli jak gdyby pójście w kierunku nie składek, tylko jak gdyby płacenia ZUS-u w zależności od dochodu. Podejrzewam, że coś też będziemy tutaj mogli wspólnie. Jak się okazuje, są obszary, gdzie można współpracować ponad podziałami. Jak to będzie wyglądało w praktyce, to pewnie już po 13 października. Do tego dnia jeszcze gorąca kampania. Na pewno będziemy do niej wracać. Agnieszka Ścigaj, Kukiz 15, Komitet Polskiego Stronnictwa Ludowego. Agnieszka Wypych, Małgorzata Wypych, Prawo i Sprawiedliwość. To najwyraźniej dziękuję czas, bym oddał lejce i stery za stołem Telewizji w Polsce.pl w inne ręce. Na pewno niezmiennie ciekawe i niezmiernie gorące pytania Telewizji w Polsce.pl. Już za moment kolejna nasza odsłona. Zostańcie państwo z nami.